Hej, dzień dobry, cześć, czołem, witam bardzo serdecznie. Cześć Sylwia, cześć Luna, cześć Aki, cześć Sebastianie. Skończyliśmy już jedynkę. Skończyliśmy ją na tyle, na ile chciałem skończyć jedynkę. Cześć Tate. Albo raczej. Witam. Cześć Pasku. Skończyłem jedynkę na tyle, na ile chciałem, czyli przeszliśmy główną fabułę. I absolutnie nie zamierzałem się tkać postgame'u, biorąc pod uwagę, jak świetnie mi się grało w jedynkę. Jedynka jest dla mnie. Nie mogę powiedzieć, że jedynka była dla mnie złą grą, a była dla mnie go tak niemożliwie przeciętną, że nie chcę do niej wracać. Dlatego dzisiaj zaczynamy od tej dwójki. Buster Max nie wydaje mi się. Widzę kamerkę. Kamerka to jestem ja w momencie, kiedy odpalam Ben 1. A tak na poważnie to jak zwykle raz na jakiś czas kamerka u mnie stwierdza, że ona to pierdoli, ona wysiada. I tym razem było tak samo. Zapytacie pewnie, dlaczego mam continue, a nie new game, bo zacząłem sobie jakiegoś razu, jak mi prąd wywalił o gacie w Ben 2. I uznałem, że to jest bardzo dobry pomysł. Znaczy ja wiem, że dwójka ma dużo sposobów, żeby ją popsuć. Zdaję sobie sprawę. Od dwójki przechodziłem wszystkie. Znaczy nie wszystkie na zasadzie, że tam na przykład ten trójkę Blue White, czwórkę Red Sun, Blue Moon i tak dalej, ale wszystkie części, że tak powiem, numerowane, tak? W sensie 1, 2, 3, 4, 5, 6, nie tkałem się 4,5 jakoś specjalnie dużo. Badania, proszę mi wybaczyć. Opóźniamy do karane. Będziemy rządzić taki trzeci świat. Jada, jada, zacząć projekt. To by implikowało, że przejmujemy się fabułą w Battle Networkach. Jak zwykle zaspiamy przed lekcjami. Dostajemy dzisiaj nasze świadectwa doskonale. Ej, gdzie idziemy na wakacje? Dex mnie szukał. Dex, czego ode mnie chcesz? Wpadnijmy do sieci po szkole? Jasne. Ty boss gadania przed lekcjami. Cześć, matki, powitam. Czy to czas najbardziej pasjonującą lekcję mojego życia? Wszyscy mają wspaniały plan, tylko nie my. My będziemy tylko chodzić po necie. Dobrze, prawda, jak moje życie w pigułce? Jak mam urlop, to po prostu siedzę i korzystam z czasu przy kąpie. Tak mi jest dobrze i nie narzekam. Nie, tylko nie świadectwa. Na świadectwie pasek albo gdzie indziej pasek, jak to mówią. Na indeks nie zdają się zadowoleni. No co tam, Dekt, jak tam świadectwo? Świetne? Nowy plac sieci, podobno szukają tam netwerbników. Zaprosi też maili AI. No dobra, to możemy skorzyć jakoś potem. Skorzyć jakoś potem. Jada, jada, przepikałem to już raz. Słyszałem, że idziemy na plac. Ja i nie chcę, doskonale. A czy coś chcesz? Okej, czyli przynajmniej przynajmniej mail będzie z nami. Nasze świadectwo jest ewidentnie absolutnie okropne. Ku zaskoczeniu sprawdzam notatki, absolutnie nikogo. Halo? Mam problem z gazem? Nie. Ja mam problem z gazem ewidentnie. Jedynka. Oj, tak. Ja i aktualizowanie swojego grafiku. Zawsze w cenie. Jeszcze mi powiesz, że powinienem w tym tygodniu wrzucić, że wtorek, czwartek, sobota Elden Ring. To jest, mamo. Świadectwo nie istnieje. Padaj na kolana i błagaj o wybaczenie.
Nie ma wchodzenia na sieć. Żartowałem, wchodzimy na sieć, żeby zrobić pasy domu. Dopiero zacząłem dzisiaj. Znaczy tak, ale powinienem mieć to jakoś ładnie w grafiku porobione. I skoro już o tym mowa, to powinienem też się ogłosić, że ten, że team. Jakoś nie jestem jeszcze przyzwyczajony, że mamy ten kanał do streamów i jakoś ciągle o nim zapominam. Wiesz co jest najgorsze? Zawsze też zapominam, gdzie się ustawia ten, gdzie się ustawia grafik w Twitchu. Cześć, Karkawika, witam. Potrzebuję jej na chwili, bo już jak już zostało mi powiedziane, też głupio nie naprawić problemów. Tylko to wiem, bo z panelu kontrolnym? Nie, z panelu kontrolnym ja byłem, czy ja nie byłem? Narzędzie transmisji? Nie. Szkółka streamerów to jest coś dla mnie ewidentnie. O, tu jest panologia. Doskonale. U mnie fanologami w ogóle jest w środę Elden Ring, jeszcze lepiej. Mega Man Battle Network Legacy Toletian Bendra. Od razu naprawię, jak już przy tym jesteśmy. Dajcie mi chwilę. Network 2, nie 3. Jeszcze nie 3. Pokemony są, czwarty, piątek, sobota jest. No dobra, to jeszcze tylko ten. Jeszcze tylko ten drugi harmonogram. Nie, no spoko, ja powiem szczerze, że zawsze zapominam o tego typu rzeczach, więc dobrze, że ktoś mi przypomina. Jesteśmy w tyle przestrzeni. Smacznego, Luna. Daszek kody ma, ale mi umlot wychodziło. Ja nie pamiętam, jak się... Znaczy nie pamiętam. Nie pamiętam, to byłoby za mocne słowo. Nigdy nie próbowałem robić tego ptaszka od tego. Od tego zatwierdzenia. Walki za bardzo się nie zmieniły od tego, od jedynki, więc nie jestem pewien, na ile powinienem jakoś bardzo intensywnie mówić o tutorialu. Najważniejsze jest to, że mamy dodany już kod pod chipami. W dużym skrócie możemy wybierać te same chipy albo chipy o tym samym kodzie. I możemy w tej grze rzeczywiście uciekać z walk, co jest już czymś nowym. Custom działa inaczej. W sensie wiem, że można dodawać chipy tak, że one powiedzmy... Wybieramy parę chipów, których się pozbywamy. Wciskamy add i wtedy w następnej turze dostajemy o tyle chipów więcej, ile dodaliśmy. I jest to coś zdecydowanie lepszego. Support chipy, nie wszystkie chipy to bronie, Aria Grab daje nam pole. Korzystając z niego razem z Vysaldem możemy mieć fajne combo. I mamy też teorię o tym, że jeżeli chipy są w tym samym kodzie, to możemy ich używać ale. I mamy kody gwiazdki, czyli tak zwane jokery, które pozwalają nam wybrać je z innymi kodami. O Megry, znowu ten Megaman. Nie dogodzisz. Jak nie ma Megamana, to mówi, że nie ma Megamana, jak jest Megaman, to mówi, że jest Megaman. Gdzie są losy jutro? A i żeby nie było tutaj na początku, nie mamy tego. Nie mam ładowanych Bastera. W ogóle nie mam ładowanych Bastera. Z tego co kojarzę, są tracone na stałe. Aczkolwiek może źle pamiętam. Wydaje mi się, że na stałe. Oczywiście nie liczę w przypadku B3, który jest dość specyficzny. O właśnie, tutaj jest Open Folder. Pozwala to dodać do 5 chipów w okienku customowym. Jest przycisk Add. Jeżeli nie podają nam się chipy, które mamy, to możesz wybrać takie, jak nie potrzebujesz wcisnąć Add. Chipy zostaną usunięte i będziesz musiał walczyć w tej turze bez nich, czyli nie możemy ich użyć w tej turze, tak? I zresztą ten, zresztą wydaje mi się, że one też w ogóle potem też nie wracają jak tak do folderu, tak?
Tylko chodzi o to, że jak je dodajemy, to nie mamy możliwości użycia ich w tej turze. Czyli to nie jest tak, że po prostu mamy je aktywne, ale coś. Bo tak to nie było powodu, żeby nie używać Ada. No i w takim przypadku oczywiście musimy sobie radzić się samym basterem przez jedną turę. Nie jest jakiś wielki problem, ale... Dochodzi nam parę chipów dzięki temu. I te chipy tutaj są już na stałe, w sensie do końca walki. W sensie to ile mamy chipów. Że mieliśmy 8 chipów, to w każdej następnej turze będziemy mieli 8 chipów lub więcej, jeżeli będziemy je dodawać. I maksymalnie można mieć 10 na raz. Nie licząc specyficznych gliczy, nie gliczy. Tak, chcę się spotkać na placu. No dobrze, lećmy. Czas pozbierać sieć. Panem tylko życzyć mi godnej wracam do pracy. Miłej pracy, jeżeli może być miła praca. I dzięki Bogu, że ten internet jest dużo czytelniejszy. Dużo czytelniejszy. A jednocześnie nie jest tak, że przeciwnicy ktoś bardzo wymagający. Cześć, witam. Au. Myślałem, że zdążę. To jest podzielone faktycznie zróżnicowane stepy, to prawda. Nie jest tak, że jak mamy ten, że jak mamy internet 1, internet 2, internet 3, internet 4, to wszystko będzie wyglądać tak samo. I dzięki Bogu. Dobra. Rzucimy sobie bombką. Chyba, że, a to też jest prawda, że się po walce nie odnawia. Dlatego tutaj przynajmniej w teorii warto trzymać się jakiś cover w folderze. Względnie możemy mieć ten. Możemy mieć. Jak się nazywa? Możemy mieć subchipy do odnawiania HP-ków. I też jedna duża zmiana względem BN1, że tutaj jeżeli znajdujemy niebieskie BMD-ki, znaczy niebieskie Mystery Data, czyli BMD-ki, to one zawsze będą miały jedną konkretną rzecz i znikają po jednym tym, po jednorazowym zużyciu. Dobra, to mogę skończyć w jedną turę. Nice. Ja oczywiście będę we wspaniałym limbo, kiedy dostaję tylko kasę. Nic nowego. Jestem trochę przyzwyczajony, że dostaję kasę, a nie chipy. To jest dosłownie you get used to it. The meme. Z GMD-ków akurat lubię dostawać kasę, bo większość przypadków jest to najlepsze, co można z nich dostać. Czy ja zdążę? Mam nadzieję, że zdążę. Dobra. Nie pamiętam, w której grze da się przeskakiwać kanony, bo wiem, że w tej grze się da, że jeżeli przeskoczymy z tego panelu, w którą celuję, to on nie trafi. Czy to było tylko w jedynce, czy w którejś jeszcze części? Wydawało się, że gdzieś jeszcze to było. Kiedy można sobie skamować, to prawda i przysięgam, nikt nigdy tego nie nadużywał w Undernecie 5 to się robiło? Czy w 6? W jednym Undernecie jest GMD, który daje 50 tysięcy Heisido. I z niewyjaśnionych przyczyn bardzo dobrze się go sobie skamuje. Podkreślam, z niewyjaśnionych przyczyn po prostu jest to dla mnie niezrozumiałe. To nie jest tak, że ktoś mógłby, nie wiem, potrzebować kasy czy coś. Kolejny backfrag. Dzielą się posiłkiem. Takim to dobrze. Papi. Belt? Jak na tym memie z motylkiem. Czy to ptaszek? Moje szczęście. Znaczy, walki nie dają aż na tyle dużo kasy, więc nie powiedziałbym, szczerze mówiąc.
Wydaje mi się, że wciąż będę potrzebował, bo jednak ceny nie są jakieś specjalnie niskie. A tam spóźniłem się. Pierdolicie głupotę. Ja musiałem zrobić pracę domową, to wszystko dlatego. Swoją drogą kupiłem sobie w Żabce tą dziwną, śmieszną Pepsi Electric. I nie będę kłamał, nie jest to coś, co chciałbym jakoś regularnie pić. I nawet nie dlatego, że jest bezfruktowa. To jest jakiś taki dziwny smak ma. Nie jest on... On jest bardziej jakiś taki cytrusowy? Aniżeli cytrynowy. Tak mi się wydaje. Jakby to była jakaś taka mieszanka kilku różnych cytrusów. Nie wiem, takie odnoszę wrażenie przynajmniej. Egzamin z licencję. Na razie nie. Chcę zobaczyć, czy mają tutaj ten. Ale czy mają tu coś dobrego na sprzedaż? Not really. Znaczy jest? W sumie... Jest fajnie, co to? Zaszkodzić? Nie zaszkodzi. Kapitał mnie kurwa nienawidzi, nie chcę mi decyzji. Słuchaj, jest taki fajny... kwaskowaty... produkt, który pozwala nadać napojom cytrynowego smaku. Wystarczy, że dodajesz go w odpowiednich ilościach. Nie no, zdaję sobie sprawę, że to też nie do końca to. Nie no, śmieję się, bo ja jestem fanem dodawania kwasku cytrynowego do różnych rzeczy. Nawet jeżeli to nie jest coś, co powinno się robić. To jest dosłownie, nie powinienem tego robić, ale chuj. Czy ja zdążę? Spróbuję. No Sejk z tego co pamiętam rzucił sobie dosłownie łyżeczkę kwasku cytrynowego. Gdzie ja jak dosypię parę ziaren, to już czuję dość mocny kwas w tym. Więc jak usłyszałem, że on sobie całą łyżeczkę wsypał, to było takie chłopie, to się odjebał. Chłopie, to się nie tak robi. No tak, escape. Au. No bo jak ja odszedł do 30, to na przykład ja bym musiał właśnie jakimiś biganami sobie radzić czy czymś. Bo te shotguny, vegany i tak dalej na początku zdaje bardzo mało. Dobra, tutaj na szczęście mam z takim plus 10, więc this is fine. Jeżeli będę musiał wypić kawę, wrzucę sobie 10 rzeczy cukru. Znaczy ja bym osobiście polecał z mlekiem zmieszać bardziej. I wtedy wychodzi coś dużo rozsądniejszego. Escape, I know, right? Znaczy, nieironicznie widzę sytuacje, w których on by się przydawał. Ale jednocześnie nie jestem fanem używania go. Bez ukrycia, dobra, to mi też to lubi. Ja raczej jestem wyznawcą kawy z mlekiem plus cukrem. Jeżeli już mam pić. O, jak możesz pić napoje z cukrem, o! Mogę. Mówiąc co masz na myśli. Ja już nie wiem, co ja powiedziałem, więc musisz sprecyzować pytanie. Z makiem, lodem, cukrem i sosem.
mam wrażenie, że w pewnym momencie to przestaje być kawa. Ja tak zacząłem przejść się magiem w Eldenie. Mogliśmy je razem w Seamlessie robić, przyjacielu. Ja oznaczałem, że już nie jest kawa. I z jednej strony tak, z drugiej strony czy możesz mówić, że pijesz tutaj kawę? Najpierw zróbmy to teraz. A czy... Wiesz, to jest najgorsze, Cewik? Że to wciąż oznacza, że ja muszę zrobić na Seamlessie postać i nie przejść do DLC. Bo ja naprawdę nie mam żadnej postaci na Seamlessie w tej chwili. Dobra, dwa cheat-packy trzeba było odgadnąć, zgadnięte. Wiesz co? No dajesz. No to tam. Ty chcę wykorzystać jeszcze mojego wolnego czasu. Co masz na myśli mówiąc resztą mojego wolnego czasu? Nie rozumiem. Wytłumacz się. Spójrz na tak, i tak robisz to przejście. O, jak dobrze pójdzie, to będzie jedno tyle. Chciałem sobie dawać, że to może przejdziemy cały gen. No ja właśnie o tym myślałem tak trochę. Więc to nie jest tak, że... Jakie było stosowanie Escape'a? Jeżeli trafisz na jakieś paskudne encountery w internecie i normalnie z nich nie uciekniesz, robimy RGS. To co, chyba zaraz team będzie zmieniany. Bo to mało ostatnio Elden Ringa u mnie. Nie zrobimy tego. Jakby chciałbym też te battle networki jakoś przechodzić w miarę regularnie. Nom nom nom. O baby. I'll make a good pasta. To jeżeli Włoch gra w Among Us, to to jest impasta. Tak, przepraszam, wiem, że kradzione, ale musiałem. Tędy nie przyjdziemy, wracajmy do placu. Ale właśnie, ile mam kasy? 1500? Mało. Stać mi teoretycznie na jedną memorkę w tym normalnym sklepie? Okej. Okay. Dostaliśmy system wyboru, czyli po czymkolwiek by nie był. Opowiedz mi o nim. Pozwala wybrać chip, który będzie naszym domyślnym i będzie on się pojawiał na początku walki. Ale zależnie od tego, jak te chipy mają różne wymagania odnośnie pamięci. Na przykład widzimy, że ten, że my mamy 4 MB, a kanony mają 16 wymagane. Więc możemy w tej chwili ustalić tylko chipy, które mają 4 MB pamięci wymagane. Tu custom na regular chip. W pewnym momencie zazwyczaj to robię. Okej, Dexowi Roll też się udało. Doskonale. Chyba wszystko na razie. Zapomniałem maila sprawdzić, ale... Glide, co tam? Panienka ja jest w tarapatach. Poszła się wykąpać i jeszcze nie wyszła. A mi powiedziałbym, że po prostu bierze długą kąpiel. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nie wszedł do wanny i nie siedział w niej tak długo, że zaczęli po niego wołać, czy wszystko okej. Okay.
utopiła się. Nie, no chyba aż tak nie. W dodatku grzałka na gaz dziwnie się zachowuje. No dobrze. Tak, słyszałem. Jesteśmy wszyscy zmartwieni. Dlatego co możemy zrobić? To jest najbardziej logiczną rzeczą, którą można teraz zrobić. Sprawdzić każde jedno miejsce, do którego możemy się podłączyć. Nie tylko szybko stygła. Mi nawet jeżeli woda wystygła w jakimś tam stopniu, to nie czułem, że jest to nieprzyjemna kąpiel. Ja się nie muszę kąpać w gorącej wodzie. Tak długo jak nie jest naprawdę zimna, taka zimna, to nie mam problemu. Najbardziej mi się chyba kanalna opłaca. Z napojem kawałkowym. Jezu, ja tak bym chciał mieć... Marzy mi się, żeby mieć coś takiego jak wanno prysznic. Że można jednocześnie korzystać z tego jak z wanny i z prysznica. Full energy. Może się przydać potencjalnie. Czy gdzieś jeszcze można się podłączyć? Bo jak wiemy, nie mamy nic pilnego do roboty, więc szukamy każdego możliwego miejsca, żeby się podłączyć. I pozganiać rzeczy. No co wy gadacie, że pilne rzeczy są? Proszę, nie mówić taki głupot. Nie, bo to jest takie trochę... Jeżeli wchodzisz do wanny, tak się chlupnąć, wykąpać, to nie jest coś, gdzie wchodzisz i wychodzisz. Come on. Miecz Elka. Mamy też szeroki miecz Elka. Tak będzie lepiej. Bąk, bąk. Chyba? Nice. Może kanon C? Nie, kanon D. A, to chuje. Gdzie moje kanony C? Nie, żeby za kanon był w tej grze jakiś bardzo użyteczny. Ale... Moja ulubiona rzecz w Battlesworkach to zawsze to, że w losowych miejscach mogą być poukrywane rzeczy i teoretycznie powinienem sprawdzać każde możliwe miejsce. A jednocześnie mi się nie chce. Aż tak bardzo, a potem wyskakują mi takie panel graby. Ale tutaj już chyba nic więcej nie było. Już może sobie zaczepić schowkę prysznicę na wysokości. Też, ale kojarzę, są takie, które mają w sobie jednocześnie wannę i taką szkolną kabinę. Nie, żeby ten kanon był użyteczny. Trzyma pewne zastosowanie. Dex wejdzie, już nie wyjdzie. Dobrze, co się dzieje? Czemu za niej się zamknęły drzwi? I czemu tu jest gaz? Bardzo zdrowo. A właśnie, miałem maila sprawić. Kod do wstępu do strony mail. Możemy użyć też chipu roll na wimeowych. Słuchaj, ja powiem tak. Mega mentowy on. Pamiętaj, na wszystko odpowiedziałeś, że mega mentowy on, bo tak naprawdę Bratlena. O kurczę, co za niespodzianka. Podobno grzejnik jest niestrawny. Kto by się kurwa spodziewał? Zobaczmy taki nawet w środku. Pety mają wytaki. Nie muszą mieć. Pytanie na ile jest to potrzebne? Tyle dużo palił. Nie no, jeżeli to gaz to raczej nie palił. Jakby to był dym, to zupełnie inna sprawa. No dobrze, czas na najtrudniejsze platformowe wyzwania. Znajdź się dokładnie samo, jeżeli przebiegnie w momencie. A jak te BMD-ka, więc na to nie pozwolę. 200 zeni!
Well, to za wysokie sumy. Czy jest źle ze mną, jeżeli wyobraziłem sobie mówiąc wysokie sumy takie ryby? Pewnie jest. O jedno. Nie myślałem, że tak będzie. Czy mogę przestać robić niemądre rzeczy? Będę nalegał? Na kurde. O jedno. To było paskudne. Nie, no nie będę używał recoverów. Wtedy się używa się recoverów na potyczkach z metami. To jest niestety hańba. Nie godzę się na takie działanie. Recover 10 gwiazdka. Gwiazdki są w definicji lepsze niż te. Niż jakiekolwiek inne. Jest dosłownie jeden wyjątek, kiedy chcemy używać kodu, a nie gwiazdki. I póki to nam on nie grozi, więc... Ale panela auta raczej. Bo nie wydaje mi się, że miał być mi potrzebny w najbliższym czasie. Jak to wyjątek. Jeżeli chcemy zrobić program Advanced, to nie możemy go zrobić z trzech gwiazdek. I z dwóch chyba też nie. Nie jestem pewien, czy można robić gwiazdka, środkowy kod gwiazdka. Przynajmniej wiem, że w niektórych częściach tak działało. Z dwóch można. Okej. Okay. Właśnie tego nie pamiętałem. Jest i gasmen, którego na razie olejemy, jak dobrze koledzy, którymi jesteśmy. Okej, teraz z dwoma gwiazdkami. Bardziej myślałem o tych, które wymagają trzech tych samych chipów, czyli na przykład takiej zety, nie zety. I możliwe w sumie, że jest też tak, jak mówisz, że da się ogólnie z tym. Że da się ogólnie z dwoma gwiazdkami. Jak się tam dostać? Ale metoda jest bardzo prosta. Wystarczy wyłączyć odrobinę szarych komórek. Ja bym nikogo nigdy nie szkolował. Ktoś ja bym śmiał. Czekajcie, tak chyba będzie lepiej. Ja pożałuję tego, co właśnie robię. Właśnie uświadomiłem sobie, że walka Basterem tutaj może przysporzyć mi pewnych problemów potem. Podobno mają tu jakiś błąd. Ale już nie ma. Chyba wentylator tak się naprawił. Przynajmniej możemy wynieść deksa. Dex, wychodzimy. Halo, Dex? Halo, Dex? Ziemia Dexa, wychodzimy? Last play, Jedi 2023. To ci zrobił, ktoś powiedział no? I mean, pewnie byłoby standardowe, ale musisz. No, przynajmniej nas nie wyrzuca z sieci, to jest pozytyw. No, proszę iść w RTVI. Czy to coś jest? To jest dobre pytanie. Tam coś było i mnie to będzie denerwować. No i tutaj przynajmniej memorkę zgarnęliśmy, więc I guess, że było warto. A co mi się za to nie podoba, to że mamy tutaj tego. No dobra, jest już bezpieczne. Teraz mogę zamknąć oczy i tak sobie myśleć. Buddy, if you close your eyes. Muszę zacząć dodawać chipy. God damn it. Nawet nie G. Jestem zawiedziony. A? Najgorzej.
Absolutnie kurwa najgorzej. W sensie, że złapało mnie w Encounter podczas jak próbowałem tego, jak próbowałem przebiec. Zadaj 60 i mnie leczę. Dajcie mi ładowalny bastytys. Chyba nie wymagam aż tak dużo. Dobra, to teraz pamiętaj, że muszę biec. Kurwa. Ok. Backpack, nice. Oh god damn it. A, zmieściliśmy się. Mini energia. Jak więcej zdobyć? Nie pamiętam. Wydaje mi się, że zbiłem deków jakiś, ale głowy sobie za to uciąć nie dam. Przez PvP raczej nie, bo jak ja że miałem, a nigdy w PvP się nie bawiłem. Więc na pewno da się je zdobyć na singlowym przejściu. Dobra, to już wyłączałem. Swoją drogą ma dziwne wrażenie, że prędzej czy później stanie mi się to, co się mi stało, jak z The Vikingem tego. Jak z Vikinga, jak się nazywa? Archipelago. I będę żałował swojej decyzji. W dużym skrócie powinienem częściej zepsywać grę. Bo ja wiem, że początki BN2 nie są jakieś specjalnie trudne, ale jednocześnie mam wrażenie, że nie powinienem przestawiać drugą stronę. O oh god! Dammit. O tak. To będzie pięknie trafiane. Coś czuję. Au. Naprawdę? Nie lubię bombkowych chipów, powiem szczerze. One lecą dość wolno i przez to ciężko się nimi trafia. Chyba wentylacja zadziałała. Aczkolwiek nie na tyle, żeby... Jestem tyle pozwolony mi rozumieć, jak dużo przewagi może mieć Magic Build. I mean... Tree Sentinel akurat jest o tyle specyficzny, że on może ci blokować spele, przynajmniej teoretycznie. Więc nie jestem pewien, czy to na pewno... powiedzmy jakieś idealne rozwiązanie. Gdzie ona może mieć wachlarze? Tu może mieć wachlarze, doskonale. To trochę tak jak ja się śmiałem z tego, z ostatniego bossa. W sensie postawki, nie DLC-a. Możesz go pytać potem... No i guess. Tak samo się śmiałem, że ostatni boss podstawki może chyba całe komentarze rozparować. No dobrze. Niestety ja już się nie da wywachlować. Zawsze mnie ciekawi to, że ten, że działania w rzeczywistym świecie mają wpływ na świat komputerowy. O nie, to zły nawigator, z którym musimy się zająć. Trzeba go pamiętać, co mówię? Dobrze było zapisywać. Ba, zdążyłem. Nice.
zwiększająca ilość pamięci. Chyba tak będzie najlepiej. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, na ile jestem kompetentny, jeżeli chodzi o walki z bossami. Chciałbym powiedzieć, że czuję się kompetentnie, ale znając życie, jak to powiedziałem, to stanie się coś absolutnie katastrofalnego. Busting level 9, kasa. Dzięki Bogu. Nie no, nie mogę przecież się dojść na najtrudniejszym bossie w tej grze, prawda? Prawda? Nie no, Elmenek dla mnie jest najłatwiejszym bossem w tej grze chyba. Także uwaga, uwaga, powiedziałem to. Musiałbym się naprawdę postarać, żeby się na nim wyjebać. Przyjemny wysiłek, może to jego fotojka, jak tylko możesz się... I know, right? Ogólnie Elmen jest dość prostym bossem, nawet jeżeli chodzi o paterny. Tylko czego by to zacząć? No, Bejolo. Myślałem, że jakoś lepiej się uda go złapać. Goddammit. On jest wolniejszy niż myślałem, TBH. Bo myślałem, że nie będę mógł go łapać na takich tych... Na takich akcjach, jak on zostaje na przednim panelu. Jako zmian nie planuję nic więcej robić dzisiaj. Planuję, okej. Okay. Tutaj do góry. Bombki dodam. Nie wierzę w bombki na bossów, nie będę kłamał. Da, tego się tak unikało. Spróbujmy tak może. Nie to... No mi da się. Zwłaszcza jak masz teraz Buster Magda, ale zgaduję, że to nie jest to, o czym my myśleliśmy. Oh, goddammit. Goddammit. To nie było piękne. Au. Oberwałem od Elmena, to mój koniec. Zabiję go bombką. Oddatowana walka. We shall meet again! Cześć, dobra, witam. O, can defeat Elmen w BN2 to nie jest osiągnięcie szczytowe. O nie. To straszne. I mean, widzieliśmy na chwilę, jak gaz się wyłącza? O tak, dzieciaki mówią to, patrzeniu na siebie nago. Oh no. Jestem pewien, że wszyscy się wtedy bardzo przejmowali takimi rzeczami. Następnym razem mi się uda. Ale ty nie rozumiesz, nie będzie następnego razu. Ale fajna walizka. Relating. Tak, o co chodzi? Nikt nie zabiera z głów byl. Ej, dostaliśmy kod jaj. Bardzo miło. To teraz czas podłączyć się do całego miasta, gdzie jeszcze nie byliśmy. Na pewno nie byłem żadnych specetów tych naszych znajomych i to będę musiał ogarnąć. 1000 hajcido, bo jak wszyscy my jaj jest bogata, więc może sobie trzymać kasę po prostu losowo.
Nice. To będzie double kill. A nie, przeżył on, ani Navi. A mi tutaj Navigator też perce nie przeżył. Poprawnie, jeżeli się mylę. Te elki tak kuszą. No tak, rozumiem, co chodzi, ale jednocześnie nawigatorzy w BN-ach często są po prostu jakimiś kopiami, klonami, chuj wie czym. Soldi? Soldi? Rozmawiajmy o tym. Trzeba pamiętać o tym, że Soldi mają tego, mają White Soldy. Więc jesteśmy bezpieczni tak naprawdę, tylko jeżeli jesteśmy albo o trzy kratki, albo nie w tej samej... Albo inaczej, jeżeli jesteśmy przynajmniej o dwie pionowo od niego. A może taki fajny bonkser, co? Gdy mi bardzo zależało, gdybym był zdesperowany, to bym siedział teraz tutaj farmił tego. Farmił Longsword L. Ale nie jestem zdesperowany. Co było Codwell? Lysos. To co najważniejsze. A biorąc pod uwagę, że w BN2 można mieć po 5 kopii każdego chipu, to można mieć efektywnie 5 pewnych Lysosów. To nie będzie dobre. Kurde. To pewnie błąd. Au, biegłem w niego jak idiota. Nie no, come on. Nie planuję raczej używać Gatemana. A Boże, kodu L w jedynce. Mea culpa. Źle to zmiałem. Znaczy, ja powiem szczerze, nie kojarzę przy którymkolwiek przejściu BN2 używał Gatera, jeżeli akurat nie było to coś na zasadzie, że mam czegoś kurwa dość i chcę to zabić. Jestem za wolny na to. Chyba nieważne. Zobaczmy przy okazji, gdzie nas stanęje wyrzuca, jak już tak tu jesteśmy. Bo powiem szczerze, nie pamiętam. Znałem, że się w żadne specjalne miejsce, ale... Może Imbic? Ale tak od 50 też nie jest złe, I guess. Zawsze to nowy chip do tego, do folderu. Meti spółki. O, zdążyłem. A, tylko że on tutaj ma recovera. God damn it. Czy to zadziała? Nie. Miałem cicho nadzieję, że zadziała. Tak, ten mężczyzna szedł głowy. Okej, to jest za wolne. To jest kategorycznie za wolne. Oj, kolejny recover do biblioteki. Zbieramy chipy do biblioteki, to jest duży plus. Jakby jeszcze Invita dały, to już w ogóle byłbym szczęśliwy. Dobra. Teraz jeszcze drugim zejść tam i będę naprawdę szczęśliwy. Czemu ja to zrobiłem? Niech mi to ktoś wytłumaczy. Raz. 2, 3, nice.
Gdzie moje inwise? Dajcie inwise. A raczej został zabitnięty. Zawsze mi głupio to słyszeć jako tak, biorąc pod uwagę, że jeden z naszych znajomych z forum miał ksywkę bardzo blisko związaną. Pokupuję sobie rzeczy do biblioteki. I na razie wejdę. Ujaj chyba nigdzie więcej się nie dało podłączyć. Tak, o tym forum mówię. Dobra, tak, gdzie jeszcze się dało? Na pewno mail. U mail chyba były dwa miejsca, czy tylko jedno. To forum daje, żyje. Znaczy, wydaje mi się, że żyje, to mocne słowo. Jakby to nie jest tak, że ono nie istnieje i nie da się na nie dostać. Ale żeby była tam jakaś aktywność, to tego nie powiem. Aczkolwiek też nie będę kłamał, że dawno patrzyłem ostatnio. Więc możliwe, że coś się zmieniło od tego czasu. Shockwave, ja. Shockwave mogą mi się przydać. Coś tam ostatnio było. Jeżeli pojawia się jeden post na ileś czasu, to wciąż nie uznaję, że forum jest jakieś bardzo aktywne. Esang, kasa, god fucking bless. Kocham moje rengie. Że ja coś nie umiem. Zawsze można się nauczyć rysować. No nie, nie można, bo nie mam talentu. Nie ma tutaj bardziej kwestia wkładu pracy bardziej niż czegokolwiek innego? Jakby, ja sobie na przykład zdaję sprawę, że ten, że ja nie umiem rysować, ale jednocześnie nigdy nie próbowałem porządnie się nauczyć. A to mail mamy ogarniętą, jeszcze do Dexa skoczmy. Właśnie, bo Dexter nie będzie chciał z nami zobaczyć. Ale to najpierw ogarnę jego tutejsze internety i nie internety. Żadnego innego część tej krajowego filmika. No ja właśnie też nie powiem szczerze, ale wszyscy wiemy jak to jest ze mną i z ogarnianiem. O Boże. Ale paskudny ten. Paskudny ten do walczenia. A, mogłem chyba, ale będzie ważne. Chciałem powiedzieć, że mogłem chyba wziąć się Vigana i byłoby łatwiejsze. Znaczy, to raczej nie będzie to, co ja narysuję, bo ja nie umiem rysować, tak? I to jest fakt. I to raczej nie jest tak, że ja mówię, że nie umiem, a rzeczywiście coś się mi wychodzi, tylko ja naprawdę nie umiem, żeby nie było wątpliwości. Ale rozumiem, to też trzeba to pokazać. No i też mi się wydaje, że to, co ludzie jakoś tam, jak to można ładnie określić, że umieją narysować, to nie jest coś, co im wychodzi odkąd ten. Odkąd byli mali bez żadnego problemu, tak? Tylko, że oni poświęcili po prostu dużo czasu na to, żeby się nauczyć tak rysować. Hm.
na essay kotka. Nie będę wstawiał swoich bardów na lopki, bo to nie jest coś godnego pokazywania publicznie. Ja w większości wypadków mam tak, że czasem mnie tak weźmie, a wezmę sobie i spróbuję coś narysować. Mam jakiś swój rysunek, patrzę na niego i takie, nie wiem, kurde, ja tego nie pokażę nikomu, wody, tak? To jest absolutnie okropne. Kanona. Zastanawiam się, czy nie ujednolici twoje kanonków teraz. Gat Punch B. 800 hajców. Bo mogę teoretycznie mieć same kanony, a w tej chwili wydaje mi się, że to ma więcej sensu. Tak samo mini bombkę sobie zamienić ktoś z tych B. A tak samo mogę Shockwave'a sobie machnąć. Na przykład sam z Vigana. Jak wyglądają mnie kody w ogóle? Bo może w tej grze nie zrobię kompletnej rozpierdolki kodowej. Może tutaj chociaż mi się uda. Oraz inne kłamstwa. Musiałbym tutaj najlepiej A jakieś. Przy czym Vigan i Zapping to nie są. Znaczy Zapping nie jest tragiczny. Mając do wyboru albo mini bombkę, to biorę Zaplinga. Kanon da mi nic nie daje. Shockwave mam pół na pół tak naprawdę, ale to bardziej kwestia, że mam shotguny. Po co ci escape? Właśnie szukam też czegoś, co może go zastąpić. Jak już tu jestem. Zastanawiam się, czy chcę jeszcze... Tak, chyba chcę zrobić, no. Wydaje mi się, że tak będzie lepiej. O. Wszystko zwiększenie się escape. Zależy, są chipy, które bym kompletnie nie używał. Jeżeli byłyby w gorszym kodzie, którego w ogóle nie mam w folderze, to wolałbym mieć escape'a, którego mogę wybrać razem z czymś. Ale to wiadomo, że dość skrajny przypadek jest. To mnie wyrzuca... Gdzie mnie to wyrzuca? To skład. Ja jestem. Wait a minute. Dało się, że miałem kod Texa. Panelauty mają zastosowanie, jeżeli bijemy się z jakimiś metami, gasmenami czy czymś. A propos gasmena. Też tak umiem. Nagadamy. A wiecie co? Zrobię tak. Może coś fajnego dojdzie? Nie wygląda tak nic fajnego, ale... Trzeba żyć z tym, co się ma. Yes. Dzięki. Dobra, co jeszcze tu mamy? Nie mam nic, co go zdejmie w tę turę. Znaczy, już to go zdejmie w jedną turę. To muszę trafić Shockwave'em, co już zauważyłem, że nie zawsze mi dzisiaj wychodzi. Dobra, teraz chyba jest okej. Yep, nice. Nawet nie trudno. I przy okazji dostajemy od razu jego chip. I jego kod. Okej, to wiele wyjaśnia. Rzucę go sobie od razu do folderu, bo to w miarę łatwy sposób na radzenie sobie przycinkami. To zaraz czego wtedy? Zaraz tego shotguna chyba? Albo za... Nie, mi bębka jest w gwiazdce to. Gwiazdki co akurat, okej. Zastanawiam się wręcz czy nie wrzucić swojej gardów zamiast shotgunów, żeby były gwiazdki po prostu. A więcej G nic nie mam, no dobra. A, czy coś jeszcze dzisiaj było do zrobienia? Chyba nie bardzo. Bomba.
Rosja wybuchła na stacji i na szczęście niewielu osobom coś się stało. Wszystko jest okej. Bombowa i no night. Czas spać. Parę dni później. Mamy dużo czasu na prace domowe. Nie musimy ich robić od razu. Najwyżej w 3 dni przed deadline'em się okaże, że deadline został skrócony. Znaczy co? Nie no, wiem, że akurat jeżeli chodzi o wakacje, to ciężko, żeby jakoś przenieśli koniec wakacji, ale wiecie o co chodzi. Camping? Jeszcze czego? Trzeba mieć priorytety. Zapraszamy na wakacje przy kąpie. A gdzie był Yerbamen? Gdzie był Yerbamen? Czas sobie przypomnieć, gdzie był Yerbamen. Albo jak to woli, Yerblamen. Nie wiem, jakoś przyzwyczaiłem się, że mówię na Ermena Yerbamen. Jeżeli zapytasz się mnie dlaczego, to odpowiem ci, że nie mam zielonego pojęcia. Okej, to wiele wyjaśnia. Dajer. A, biegam w taki idiota. No, myślałem, że przejdzie. Dobra, weźmy to na razie. Oho, słyszę, że tych szokowców to nie użyję przez te panele. Da? Da? Łatwo? Ops. Że też tam ale w BN2 już bossowie na wyższych tych na wyższych wersjach potrafią stanowić jakieś zagrożenie. Czego nie mogę powiedzieć o bossach BN1. A propos. Jestem na hita w tej chwili. On też to prawda, ale. Czemu jak go nie dodatkowałem? Yerbamen. Dobrze. Jest Yerbamen. Pożegnamy się z jednym recoverem. A czy ja chcę polować na Yerbamena teraz? Wiem doskonale, jak się skończą moje próby polowania na Yerbamena. Spoiler na tym, że go w ogóle kurwa nie znajdę. I w dodatku nie jestem pewien, czy ja mogę teraz sensownie wbijać fałtujki na nim. Potrzebował bym chyba przynajmniej longsworda jeszcze. Właśnie. Tak jak Sevik mówi. Niestety gardy nie są tak dobre jak w szóste. Jezu, ich flakty w BN6. Reflekty były tak zajebiste w BN6. Może też przerwać pytania za dialogi, bo egzamin za tydzień. Egzamin sam się nie zda. Co ja ci mogę powiedzieć? Obstawiamy, jak szybko wpadnę na Ermena i dlaczego wcale. Crackshotów jakoś wtedy bardzo nie lubiłem. Ale Reflective Band szóstkowy były tak fuj OP, Jezu. Okej, okay. A ciebie nic więcej nie ma.
To co ja chcę narysować? A to nie, to ja też tak mam, że ja dużo lepiej coś widzę w głowie, aniżeli to rzeczywiście rysuję. O, eska, kasa. 9% to prawda. Pod tym względem BN6 jest naprawdę fajną częścią. Jest mało chipów, co do których człowiek patrzy na to i ma takie, to jest kurwa bezużyteczne. Nie będę tego komentował. Ile chcesz kanonów? Jest. Te przynajmniej jasna próba zobaczyć się z Elmenem V3-ką i zobaczyć jak to pójdzie. BM5 miał straszny problem. Jezu. BM5 to chyba gra, którą pamiętam w tej chwili absolutnie najmniej. Zrobiłem save'a dosłownie przed chwilą, nie denerwuj mnie. Nie, ale to było dosłownie tak, że zrobiłem save'a i ty pytasz jakieś 15 sekund później. Ej, zrobiłeś save'a i ja mam takie... zapis! O, jelba. Nie ma. Proszę mi zapisz. W dobrym momencie to napisałeś. Biorąc pod uwagę, na kogo trafiłem. Chujowo. Trochę zupkami się zabija. A, na szczęście tak się da. Dzięki Bogu. Nie mam multihitów chyba żadnych. Więc równie dobrze mogę tak zrobić. Zrób save state'a, ale bym se kurwa zrobił save state'a. Jezu. To jest pierwszy raz, kiedy gram w Battle Networki bez save state'ów i jest to takie dziwne uczucie. O Boże. To tornado mnie zablokowało, które było tam na dole. Chcesz tu podejść? Też. To nie będzie dobra ocena za walkę, zdaję sobie z tego sprawę. O! Tego się nie spodziewałem. Dobra. Tutaj trzeba było chwilę pomyśleć nad następnym ruchem. Do góry. Dwie leczki. Oj, dobrze, nie użyłem. Też może podejść. Chyba nie chcę. Oj. O Jezu! Ile mi zadaje? Czy ja jestem dosłownie dla hity, czy mi się wydaje? Znaczy, na dwa od początku walki, w tym sensie. Jap! No dobrze. Już chyba używałem chipu i to jest najgorsze. Dobra. Na razie sobie pracuję, poczekam na lepszy folder. W sensie, to jest walka, którą mogę zrobić, ale nie dostanę z niej dobrych nagród, o tak powiem. Więc jak będę miał coś lepszego, to ogarnę. Gdzie są moi wszyscy znajomi? Gdzie są moi przyjaciele? I dlaczego są na square? Ega, camping? Nie dzisiaj. Ej, Lech, chcesz zawalczyć z Gatmanem? Jasne. A to nie, to może jednak nie. Okej. Okay. No dobrze. Dzięki, Dex!
Nie udała się na wycieczkę. Jest mail. Czemu jesteś w szkole? Są wakacje! Nie ucz się! Dziecko drogie. Zobaczmy. Posiadacze licencji Z. Szukamy nadwojowników. Staje egzamin, w sensie miejskim nadwojownikiem. No dobrze. Co nam szkodzi? O mój Boże, czy mi się wydaje, czy... Mam złe przeczucia? Mam pewne złe przeczucia, ale zaraz zobaczymy, czy dobrze kojarzę. Jeżeli to już, to mogę iść na obóz. No dobrze. Na biwak. Będziemy biwakować. Ale by sobie pourządzał biwaki. Oj, tak, tak. Za dużo jodokam, przysięgam. O, cześć, Libita. Nie. Nie bez zapisania. A propos. Czy mogę nie przeklikiwać aż tak szybko? Dziękuję. Toadman nas nie lubi. Dobra. Jak to się robiło? Nie tak ewidentnie. Au. O mój Boże. Au. To było bardzo okropne. To się zastanawiam. Czy to zadziała? Tak. Pojedu. To jest szybsze niż myślałem. A? Szokuję, że tutaj robił dobrą robotę całkiem. Ten Toadman jest dużo trudniejszy niż ten z MM4. No dobrze. Nie ukrywam, że jest to mniej optymalne miejsce niż jakby stał w przednim rzędzie. O, god damn it. A? Ja w to wbiegłem, jak idiota, ho! Holy shit. Nie zrobię tego, nie wyjebię się. Zmień grę... Nie, dobra. Spokojnie. Czekajcie, potrzebuję jedną rzecz zrobić. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Ulala. Tam nie wyszło. Ach. A ja dobrze pójść to dążę w ten sposób? Yep. Jakby zawsze mam problem do winy, żeby ogarnąć timing na tym. Na unikaniu tych nutek. Dlatego to bardzo dobry mem, że on jest podatny na tą na elektryczność, będąc sam używając elektrycznych ataków. Boże. Ciekawe, czy dałbyś taki double killa zrobić? Dostaliśmy kasy bity. Jakby ktoś pytał, co miałem na myśli, mówiąc, że muszę coś zrobić, to musiałem sobie powiększyć ekran odrobinę. Bo mam wrażenie, że się odrobinę ślepy na starość robię. I potrzebuję odrobinę większego ekranu, o tak powiem. Sot się dobrze nada. O tak.
Ach, ja zdążę, powinienem. Może jakieś fajne chipy, żartowałem do Tarkasa. Bo walka poszła zbyt chujowo. Chciałbym czasami się mylić. Spokojnie, cała gra będzie wygrana, jak tylko dostanę tego. Jak tylko dostanę... jak się nazywa? Nie Gatera. Jak tylko dostanę Varsorda. Varsord to dosłownie jedyne, czego potrzebuję, żeby wygrać grę. Nie, żebym sugerował, że jest jakiś silny czy coś. Gdzież ja bym śmiał. Chyba tak muszę. Chyba miał, ale nie jest to najefektywniejsza z opcji. Doppler R. Nice. Znaczy, ja chyba nie narzekałem na to, że nie miał tego Life Solda. Większym to jest, jeżeli nie masz wave'ów. Pa. Chuje! Oddawać mi kasę, chuje! Słuchajcie, bo zdałem sobie sprawę, że jestem w niebezpiecznych strefach. Generalnie shockwave'y są najlepszą opcją dla Varsorda. Koto Square, ale strefa jest w budowie. No dobrze. W budowie to w budowie. Dawać chipy. Varsord od Ben 4 jest wykasowany, bym powiedział. Bo żaden Varsord po trójce nie był tak silny jak w trójce. I wydaje mi się, że to nie podlega jakimkolwiek negocjacjom. O, jedlament, doskonale. Jeden fajny mech, o którym ludzie często zapominają z jedlementem, to to, że on może trafiać dwa razy. Uflaszmy i tu was. A mi nie jest to opcja na pewno. Okej, okay, tutaj bylibyśmy na placu, ale ja na razie nie chcę być na placu. Mogę, to jest trójka, okej. Okay. Bo zastanawiam się, czy jestem w miejscu, gdzie nie może dopaść skurwysyn matki natury. Jak dwa razy? Co ja powiedziałem, że dwa razy? Jest ze mną bardzo źle, bo nie pamiętam, co powiedziałem dosłownie chwilę temu, zdaję sobie z tego sprawę. Goddammit. Hierbamen. Jeżeli stoisz na przednim panelu i przeciwnicy też stoją na przednim panelu, to zespawnowanie to natka trafia dwa razy. I to, jak ono idzie w ruch, znaczy inaczej, zespawnowanie trafia raz i to, że ono idzie w ruch, trafia drugi raz. To nie jest oczywiste. Zresztą samo to, że musiało paść takie pytanie, powinno dużo w tej kwestii mówić. Ale jak się o tym pamięta, to potrafi być naprawdę przydatne. Bo efektywnie można mieć dzięki temu chip, który ma 200 powera. Bardzo szybko rusza. Czy w takim razie... Znaczy właśnie myślałem, że ten, że może element może być. Jeżeli jestem w... Bo nie byłem pewien, czy nie jestem w jedynce. Dobra. Więcej tutaj nie zgadniemy.
To droga, ja duży błąd popełniłem, jeżeli chodzi o to, że dałem sobie tego. Że dałem sobie charge'a. Nie pamiętam właśnie, czy tutaj trzeba było dać punkt charge'a, czy trzeba było zrobić jakiś progres fabularny, żeby móc używać tego charge shotu. Więc nie wykluczam, że właśnie skopałem. Przykro mi, nie jestem klientem. Punkt charge. Okej, okay, czyli przynajmniej nie skopałem o tyle. Ma ktoś może coś dla mnie? Nikt dla mnie nic nie ma. Nie ma nic dla dzieci. Może to i słusznie. Tam mają wstęp tylko ludzie z licencją, czyli już zaraz my! Ha, ha, ha! Czy oni też miał być za progresem w fabule? Nie pamiętałem, czy to nie jest kwestia, że ten, że... może być za celami stowany albo coś? Że w momencie, kiedy dostajemy style, to wtedy wchodzi ten? Możliwość używania charge-shota? Ale to mówię, nie byłem pewien po prostu. Za dawno grałem w BN2 trochę. Tak dłużej. W jedynce też musi mieć punkt charge. Ma to sens. Wydaje mi się, że w trójce nie trzeba było mieć. O mój Boże, co mi przypomina, jak potężny tej są chatshoty. Literalnie komic do kutier. O trójki nie trzeba, bo to nie masz power upów. Nie masz power upów, ale masz programy. I teoretycznie mogliby schować za tym, za programem. O, nie możesz używać charge'a, i nie masz plus 1 do charge'a. Fajnie, że możemy sobie wejść bezpośrednio na plasek, nie musząc przejść całej sefy. Tak. A, czyli musimy się zalogować z drugiej strony, no dobrze. Halo, przedem zdać egzamin. Owszem. Proszę. Okej, okay, czyli tędy. To jeszcze tylko zobaczę, czy tutaj czegoś nie pomijam. Tutaj chyba kolega sprzedawał subchipy, na którym nie jesteś obecnie. Bo jestem biednym dzieciakiem, którego na ich nie stać. Tutaj będą potem requesty. Będę musiał o tym pamiętać. Cześć, przedem po egzamin. Tutaj zarobuję się i będę zdał egzamin. Bardzo trudny i wymagający egzamin, który pewnie ujebie. Bo to właśnie powiedziałem. Co tam chcecie? Ej, akurat zupełnie przypadkiem wróciła. Okej, okay. Czy jaj też będzie z nami na obozowisko jechać? Trzy zagadnienia na licencję B. Pierwsza to seria walk z rzędu. Jasne, fajnie będzie. Jedyna szkoda jest taka, że nie dostajemy z nich chipów, z tego co pamiętam. Za dobrze było. Nie będą też jakieś bardzo skomplikowane walki, przynajmniej na razie. Na niektórych dosłownie można by odłożyć kontrolę, nic by nam nie godziło, takich tutaj. Jaka część nie umiera w siedeczku, jak widzi ten buster zadający 5 obrażeń? Met. Tak, będzie lepiej, bo skończy szybciej walkę. Wyobraźcie sobie, że moglibyśmy tutaj dostawać jakąś ocenę, na przykład, że kończyłeś walki w ileś tur. Egzamin ujebany. Absolutnie jestem w stanie sobie wyobrazić. O Boże, też ten pasterz tak długo ładuje. Danie punktów charge było pomyłką.
To jest czwarta, piąta. Szybko. Nie zdążę. Nie ma chuja, że nie zdążył. Nieważne. What the fuck? Byłem pewien, że to za wolno leci. Czy możesz pomóc ludziom w potrzebie? Nawigator potrzebuje pomocy w Deneria. Jak już to zrobisz, to ten, to do mnie wróć. No dobrze. No nie w którym Deneria. Trzeba będzie tak pochodzić, podwiedzać. No nie było powiedziane w którym, więc... Jest to część egzaminu, znaleźć go. Go albo ją, zależnie od tego, o jakim nawigatorze mowa. Bez punktu szczerze jeszcze szersza to ewidencja. No, coś takiego mi się kojarzyło, więc ma to sens. Okej, okay, czyli tu też na razie nie ma nawigatora, który ma problem. Albo ich problemy są rzeczą. Niby tak. Ja wychodzę z założenia, że ten... używam takich klasycznych zaimków, dopóki ktoś nie życzy sobie, żeby zwracać się inaczej. Jeżeli ktoś sobie życzy, żeby się zwracać inaczej, albo wiem, że taka, takie osoby powinny się zwracać inaczej, no to wiadomo, inna sprawa, tak? Ale nie mam powodu zakładać, że coś jest... inaczej, nie mam powodu zakładać, że rozmawiam z osobą, która sobie tego życzy. A w takiej sytuacji może to być odebrane negatywnie. Nie wiem, ja na przykład nie czułbym się komfortowo, gdyby do mnie się zwracano zaimkami takimi neutralnymi. Jak nie wiem, na przykład mówić do mnie, że jestem panu, czy coś. Hello. Nie chcę, żeby mnie skasowano, ale jak dobrze pójdzie, to ja cię skasuję. Właśnie, nie, to jest dwójka. Dwójka jest bezpieczna. Walon się przekonał. O, Walon cię nie wiem w sumie. Znaczy, wiem czym jest Walon, żeby nie było, ale nie wiem jaki stawia mowa. Prowadzili postać niebinarną. Oho, już. Powiem tak, mam ochotę powiedzieć, że nie musisz więcej nic mówić, bo wiem jak gracze na to reagowali. Zresztą mam doświadczenia z tego typu rzeczami. Osiema. Przez grybeci. Teraz koniec gender neutral polskim. Czy istnieje świat? Nope. O, siema. No, taka pop tego co wcześniej mówiłem. Pierwszy czas i drugi czas. Więc zadaj mu 80 obrażeń, czyli pewnie zadają tym 40. Dobra, będę musiał jakoś shockwave ogarnąć. To biorąc pod uwagę obecne pole. O Boże, naprawdę. A. To nie może być tak głupie, prawda? O, o. Na spokojnie. A. Chciałbym jeszcze drugi osoby dołożyć. Nie ma. Na tego boomera się nawet nie nastawiam, że on trafi. To było wychowne, trochę. O. Au. Jestem na hita, jestem na hita, jestem na hita. O-o. O-o. Chyba żyje. Trochę skopałem z tym gunę.
spróbuję ten chyba. Dobra, mamy to. Czytanie komentarzy na polskim Twitterze, czytanie komentarzy w ogóle. To co, zaraz trafię na drugiego Edmana i się wyjebie, bo nie zepsałem. Technobem. Znaczy ja powiem tak, ja pamiętam jak ten, jak wychodził Starfield i jakiś influencer robił wielką, obrzydliwą dramę o to, że jak to można wybrać postać niebinarną, no to w ogóle kurwa jest niebinarna, excuse me? Gdzie nie, dla mnie to jest po prostu opcja dla kogoś, kto chce tego. Jeżeli jest to jako opcja, to nie widzę problemu. W sensie to nie jest tak, że ktoś cię zmusza do tego, żeby tego używać. No dobra, czyli tutaj nie ma. To nie jesteś ty, to nie jesteś ty. To nie. Gdzie ty możesz być przyjaciel? Albo przyjaciółko? Albo osoba przyjacielska? Na górze u sklepikarza? Nie, bo tu jest przejście do kogoś homepage'a. Nie da się korzystać z komentarza? Ja generalnie powiem szczerze, bardzo rzadko korzystam z Twittera, więc... Inaczej, rzadko korzystam z Twittera... w takich miejscach, gdzie mogłaby następować jakaś wymiana opinii. Bo raczej jeżeli już to przeglądam jakieś holo rzeczy na tym, na Twitterze, ja mam prawo się odłączyć podczas egzaminu, więc to nie jest problem. Przynajmniej nie przypominam sobie, żebym nie miał prawa. A raczej powinno mi to zostać odpowiednio szybko przekazane. You don't have the right, oh you don't have the right. To jest ten, kto będzie musiał pierdolić pewnie. Nie wiem, czy nie musimy iść tym drugim przejściem z tego, z... placu, ze Square. Wydaje mi się to całkiem rozsądnym, że tam może być jeszcze jeden, do tej pory nie znaleźliśmy. Myślałem, że Gatman może wpadnie, ale nie tym razem. Oczywiście. Te gady nie są aż takie tragiczne, zwłaszcza na początku gry, powiem szczerze. Może nie zdaje jakoś specjalnie dużo obrażeń, ale... po przeciwnicy, na której bardzo łatwo jest z tego skorzystać. Ej, słuchajcie, nie jestem na hita. Od Yerbamena, wyleczego. Jakiś Navi, czy powiedział inaczej między grami? Na pewno wszelkie forte chipy się zmieniają między grami. To ten FOB. Ja nie pamiętam jak Ben1 działał, bo chyba koniec końców nie miałem okazji go w ogóle użyć. Rol wydaje mi się, że co grę działa tak samo. Może mieć zmiany numerkowe. On nie zawsze zwyczajnie napierdalen. Znaczy, wiesz, jeżeli chcesz powiedzieć, że nie wiem, na przykład w jednej zadaje obrażenia, a w drugiej leczy, no to musiałbym się dużo poważniej zastanowić. Tak, ale zakładałem, że nie chodzi ci o takie pytanie.
tylko że po prostu na przykład, że atakuje w taki albo w inny sposób. Wiem, że w BN2 i w BN3 on strzela po tych, po rzędach. Od BN4 zależnie od chipu. Od BN4 zależnie od chipu, jeżeli dobrze pamiętam, co ja chciałem powiedzieć. Że albo używa Busterek, albo Hellswivesów. Ale jak gra prawie gra po te 30, tak 30. W której grze używałeś Fortego w ten sposób? Bo czy on w szóstce tak działał? Każdy działby Bastek. Dobra, to z którym ja chipem mylę? Bo wydawało mi się, że któryś ten... Że... No Boże, to było paskudne. Że któryś chip ignorował kompletnie to, ile paneli było. I wydawało mi się właśnie, że to Forte był. Akurat ja na zawsze zapamiętam, że jeżeli chodzi o multi-hitowe strategie, to chyba najbardziej ta. Najbardziej BN trójka jest popsuta, bo jest tyle różnych multi-hitów do wykorzystania. Zły chłop ukradł mój program chodzenia, nie mogę chodzić. A jak się tu znalazłeś w takim razie? Maja skończyła robić pracę domową, więc może z nami... jechać doskonale. Bubbleman, Darkman, Plantman był całkiem silny, pomimo że nie... Znaczy, Plantman był bardziej jako setup, aniżeli jako sam jeden chip, zdaję sobie sprawę. Kurwa. No mi się zawsze wydaje, że ja dążę. Znaczy, Folderbach to jest zupełnie inna historia. Popina tutaj przybył. Aaa, w sumie ma to sens. Nie brałem tego pod uwagę. Gaspen. Zapling M. Nie kojarzyłbym w MT miał jakieś specjalne kody. To mnie trochę mnie to niepokoi. Znaczy, jaki specjalny chip w tym kodzie? O, to chciałem powiedzieć. Dobra, i teraz jeszcze raz. Gdzie był ten zły nawigator? W pierwszej strefie? Nie, tu jest. Ciekawe, jakie straszne, niewiarygodne wirusy na nas napuści. Not the bee, thanks. Dzięki Bogu, że one nie atakują wszystkich na nas, bo by mnie chyba kurwica strzeliła. Mój ulubiony zespół. The B-Tanks. Ulala. Timing miałem na ten absolutnie paskudny. Dobra, chcesz mi oddać ten program dochodzenia? Bez. No, bo teraz musimy go zająć potem.
Musiałem aż palić, czy ja na pewno jestem w dwójce. Tak, mogę być przeważywiony na Elmena, który mnie zdejmuje na dwa hity. Może nie być tego po mnie widać, ale wydaje mi się, że widać. O, Elmena się boi, o! Najgorsze jest to, że nie mogę powiedzieć, że nie. Cześć, to ja. Mam twój program. Mam nadzieję, że bardzo ci to ucieszę. Tam wziąłem tylko dwa kanony. Goddammit. Ty to chyba lubisz, co? Cześć, oto twój program. Fajna data. Taka bardzo fajna. I jestem na nim, nie chce mi się wracać na Square, więc pójdziemy tak. Kolejny survival, no dobrze. Szukaj sobie odnowienia HP-ki. Wszystko wyliczone. O kurwa, mety 2. Oddaj mi mety 2. Okej, nieważne. Nie ma nic, żeby dobić kanonka. A szkoda. Ja bardzo dostanę Gadstar w takim tempie. Boję się. Czy coś tu zadziała? Nie do końca. Olala. To jest paskudne. Dostaniesz gasa, bo kasem, bo niczego innego nie używasz. No ale używam tak nawigatoru. Nie, teoretycznie istnieje szansa na Team Style. Right? Fascynująca, trudna walka, zdaję sobie sprawę. Wood Team. Ogólnie większość się Wood Styling jest bardzo dobra. O mój Boże. Cały folder wziąłem do ręki. Znaczy folder. Całą startową rękę, może. O mój Boże, to był paskudny guard. Żadnego chwili. Ta pada jest od tego zależne. Oh god. Teoretycznie mogę zrobić Zeta Kanona. A nie wiem, czy chcę. Chyba pierwsza w życiu zabiłem coś tym. Ale ja grabem. Hardheady, oh no. To będzie niefajne. Chyba, że coś miałem szybko ogarnę. A? Tak. To chyba gardy przebija. Jeżeli dobrze pamiętam. Fuck. Czy ja zdążę się cofnąć? Bo ja cię zdążę. Tak.
Bąk. Cześć, siekarka. Dzięki za wizytę. Licencja B. I leg up. Nice. Dostaliśmy maila. Kopalatlan. Nie ma czasu i chęci, żeby udać się tutaj na biwak, więc idę sam. No dobrze. Nie, to nie łaski bez, czy jakoś tak. Tutaj chyba nic więcej na razie nie mamy, chyba że... Ja w sobie questy. No i taki miałem dziewczynkę, która jest moją krewną, będę czekać w szkole w ACDC. Czekam w kafejce z Jokim Nelson. Może się nie spieszy, więc tutaj Vegeta musi być silny. A, czyli najpierw musi... Czyli nie możemy więcej niż jednego na nas. Aaaa, shit! Zapomniałem o tym, Meku. Mieli być w szkole w ACDC. Kuzynka mi gdzieś tutaj, nie mogę jej znaleźć. Jest Monda, nie to co ja. Wow. Gdybym to do Basamosena. Mogę pojechać gdzieś metrem. A kto wie, gdzie będzie, jak się nie znajdziemy. Dobra, mała sugestia, że mogę pojechać gdzieś kolejko, więc korzystajmy najpierw z tej wskazówki, najwyżej potem się zastanawiamy, co dalej. Szukajmy jakichś dziewcząt. Raczej nie będzie to ona, bo ona tu pracuje. Ale już to ty? Wrócę, jak się jeszcze trochę zajrzę. No dobrze. Czasami mam wrażenie, że można by spokojnie każdej postaci podnieść wieku jakieś 10 lat i fabuła Battle Talków miałaby dużo więcej sensu. I swear to God. By jest to jednoletni Len. Ale na pewno ma tu dużo więcej sensu niż 11-latek ratujący świat, I guess. Jakieś sprawdzę notatki 6 razy. Każdej starszej misji zajmuje wannie. To brzmi jak typowy scenariusz przeciętnego anime. Sięgam, to nie jest tak, że widzę to dosłownie połowie jakichś komedii romantycznych. Okej, okay, czyli to nie ona. Okej, okay, to on. Dobrze. No i musimy znaleźć nawigatora w sieci. Podobno jest groźny i niebezpieczny. Tak samo miałem wrażenie z Starfossami, że fajnie było, jakby tam był nieco dojrzalszy cast. Ale to może tylko ja. To pewnie Jedman. Gdyby to był Jedman, to już bym mógł oddać questa. To na pewno ty. To nie był on. Nie jest to pewnie żadne zaskoczenie. To co, pierwsza walka to Edman. Nah. Powiem tak, jeżeli chcę, żeby coś było, to na pewno nie będzie. To jest złota zasada. Star Forsami. Mega Man Star Force seria. Nie, to ja nie wyraźnie pewnie powiedziałem. Więc no problemo.
Złota zasada, jeżeli ktoś mnie źle usłyszał, to ja zawsze założę, że po prostu niewyraźnie powiedziałem. Bez wyjątków. Próbujesz sobie szykować timingi na counter-hity do kolejnych części. Zwłaszcza, że w B3 podejrzewam, że będę musiał dużo counter-hitować. Tak, B3, nie B4. A o co chodzi? Backfragi, I know that. Ile tam było? 300 backfragów do przetopienia w tej derze? Oh god! To co, skoro już tu jestem? To aż nie wypada zawalczyć, co? Zdaję sobie sprawę, że powinienem na ten. Fodelback chyba za 100 był. Wydaje mi się, że stówka. Ale może to pamiętam. Co za piękny folder. Nie ironicznie na Elmena taki początek byłby całkiem niezły, bo jego się da trafić tymi soldami. A nad Kanodamba już niekoniecznie. Kanon A. Dobra, jeszcze 3 walki, jak się nie trafi, to ten, to idę dalej. Bo też nie chcę Bugwire spędzać na szukanie skóry syna. A, przy okazji to kasy wpadnie, więc nie będę rzekał. Zwłaszcza, że wiem, że potrzebuję na Atrium Mori. Brakuje w takim momentach safe state'ów. Well then. To było szybkie. Yolo. A, to mogę dążyć, to było niebezpieczne trochę. A, dobra, co my tu mamy? To na razie. Spróbujmy. Do tyłu? Chyba? Chcesz podejść? Dziękuję. Dobra, i co teraz? Mamy white soldy. Chciałbym mieć long soldy. Zwłaszcza w tym kodzie. Ach. Parę shockwave'ów. A, kurde. Au. Nie mogłem się ruszyć w górę niestety. Tak. A, nie zgadzam kanona, za szybko to robię. To był błąd. Zapominam, że on jest szybszy niż mi się wydaje. Śmiałbym się, jakby znowu był ten Yerbamen. Tak się zastanawiam w sumie. Jak wyglądają moje kody tutaj? Mógłbym chyba więcej shockwave'ów sobie podopasowywać w tych samych kodach, mam wrażenie. Bo tak to mam je w RK-ach jeszcze. W
Zgadnie zobaczę, czy jeszcze jakieś chipy mam. Ale innych chipów już niekoniecznie. Ten longshot jest ok, ale niekoniecznie w kodzie Y. W sensie, wiem, że w kodzie Y są chipy, które są dobre. Zresztą można mieć tego. Można mieć Lifesolda Y razy 5, tego pamiętam. Ale na tę chwilę to nie jest tak, że jest mi jakiś bardzo potrzebny. To jest ten, z którym walczyliśmy. Czy ja mogę przestać robić głupie rzeczy? Nie, ja, tak naprawdę to ja farmię ten custom style. To tylko dlatego mówię wam. Ja po prostu chcę custom style tak bardzo mocno. Tak będę sobie mawiał. Ale kopią zostało zażyte. O mój Boże. Ale kopią wdychane. Dobra, gdzie jest ten zły nawigator? Zły nawigatorze, gdzie jesteś? Ta butla. To prawda. O, to wiesz, trafiło. Nie myślałem, że jeszcze zdążę. Tu? O, tutaj jest. Hello. Fishy, fishy. Medfire. Tego się tu nie spodziewałem. Dobra, uważaj, co się podświetla i będzie... Będzie wszystko ok. Tak, będzie ok. Tak. I teraz tylko dobić Medfajerka. Często jak losowo działają te ich meteory, to nigdy nie będę ich chipów używać, szczerze mówiąc. Nasza taki od... Dobra. Wylogujmy się. I wracajmy requesta oddać. Zastanawiam się, czy jakbym był bardzo zdesperowany, czy mógłbym teraz farmić 5 Lifesoldów Elek. Pewnie bym mógł, ale jednocześnie nie jestem pewien. I nie jestem pewien, czy chcę sprawdzać dla swojego własnego mentalnego zdrowia, czy jak tam się nazywało. Na bogów. Wracajmy wcześniej do domu. Oczywiście ktoś się nami zaopiekuje, prawda mama? Okej. Okay. Jesteście duże, odpowiedzialne dzieciaki i możecie. Teraz inne kłamstwa, które będę sobie mawiał. Anyway, na dzisiaj to będzie na tyle. Wydaje mi się, że jutro wrzucę Elden Ringa po południu. Tak, kolejcie mnie do Elden Ringa, aż tak po mnie widać. I w sobotę też Elden Ringa. Ale gdzieś to może. Dzięki wam za przybycie, trzymajcie po. Cześć.